Ten weekend driftingowe Mistrzostwa Polski witają Katowice, lotnisko Muchowiec. Jest to super obiekt, też pierwszy raz profesjonalny drift wjeżdża tak naprawdę do Katowic. Będzie 70 zawodników, którzy będą rywalizowali o tytuł Mistrza Polski. Będzie na pewno mocna walka. 12 narodowości, to też fajnie pokazuje, że będziemy mieli tu międzynarodową obstawę. No i kibice Katowic, z tego co słyszałem, bardzo się zbroją na kibicowanie tutaj, żeby no, nasi Polacy po prostu wygrywali. Drifting jest mocnym bardzo graczem w tej chwili na takiej polskiej scenie motorsportowej, bo to wydaje mi się najbardziej pokazują kibice. Jeżeli jest bardzo dużo kibiców, to znaczy, że to się pokazuje, podoba kibicom, bo drift jest to taki miks, można powiedzieć, trochę wszystkiego. Jest ten uślizg, więc to się zawsze wszystkim najbardziej podoba. Są samochody właśnie po 900, 1000 koni nawet niektóre. Dodatkowo no jest ten dym z tylnych opon, no i jest jeszcze coś, czego zawodnicy nie lubią, ale co się zdarza, że często samochody się no, lekko zderzają, więc są te odpadające zderzaki, jakieś tam błędy kierowców, co zawodników nie cieszy, ale kibiców no, daje jeszcze dodatkowe emocje, więc nawet będąc na trybunie czy obserwując, bardzo dużo jakby czuje się tej adrenaliny. Jest możliwość przejechać samochodem, będą organizowane drift taxi, więc będzie można poczuć na własnej skórze, no, jak to jest w takim samochodzie. I wydaje mi się, że to jeszcze bardziej pokazuje, jakby zbliża drifting, bo to jest właśnie fajne w driftingu, że jesteśmy blisko kibiców, że ci zawodnicy są otwarci, że będzie można wejść do parku maszyn, będzie można porozmawiać z zawodnikami, dostać autograf, jakieś gadżety, więc wydaje mi się, że jak ktoś nie wyjechał na wakacje, a jest w Katowicach, to na pewno musi tutaj być. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich kibiców, widzów, którzy nie widzieli na pewno driftingu, ale tych oczywiście, którzy znają drifting na tor tutaj na lotnisku Muchowiec w Katowicach, bo będzie to na pewno super przeżycie. Też oczywiście można przyjść z dziećmi, bo jest mnóstwo atrakcji dla dzieci, więc to będzie taki miks weekendu dla tych, można powiedzieć, wielkich fanów, ale też osób, które się tym jeszcze nie interesowały, ale na pewno wychodząc z tych zawodów drifting pokochają.